Żeby zrozumieć dzisiejszą Ewangelię, trzeba wiedzieć trochę więcej o logice, która przyświecała świętemu Janowi. W przeciwnym wypadku będziemy mieli tutaj taki dość naiwny zapis raportu z miejsca zdarzenia. Maria Magdalena przyszła, zobaczyła, że nie ma ciała, pobiegła po apostołów, ci zaalarmowani przybiegli do grobu i przekonali się na własne oczy, że ciała rzeczywiście nie ma. Nie chodzi bynajmniej o raport z miejsca zdarzenia. Nie, bynajmniej. Trzeba wiedzieć, że święty Jan uwielbiał symbolikę. Symbolom nadawał swoiste znaczenie, a jednocześnie przy ich pomocy opisał cały ten fenomen, któremu na imię Jezus Chrystus. Dla niego jednym z głównych symboli jest ciemność. Ciemność symbolizuje grzech i śmierć. Mrok, ciemność to domena złego. Ale z drugiej strony może to być również symbol poszukiwania Boga. I zobaczcie. W pierwszym zdaniu dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Maria Magdalena przychodzi do grobu i ewangelista odnotował skrupulatnie, że było to bardzo wczesnym rankiem, kiedy było jeszcze ciemno. Ona przychodzi i w ten sposób reprezentuje nas wszystkich, można powiedzieć, w tym poszukiwaniu Boga po omacku. My też mamy różnego rodzaju kłopoty z tym, żeby Pana Boga odnaleźć wśród codziennych trosk, zwłaszcza wtedy, kiedy jakieś traumatyczne wydarzenia mają miejsce. Kiedy jakieś cierpienie się pojawia, wtedy pytamy: Panie Boże, gdzie Ty jesteś? O co tu chodzi? Ale nawet w kwestii naszej wiary, no po prostu wydaje nam się niejednokrotnie, że gdzieś poruszamy się po omacku jakoś tak. To dobrze. Dobrze, że robimy ten wysiłek. To jest naturalna rzecz. Maria Magdalena i jej wysiłek, ten, który włożyła w poszukiwanie Boga, jakoś tak może metodologicznie nieskładny, ale przyniósł owoce, została nagrodzona. I my tak samo. No ale powie ktoś, XXI wiek, a tu ludzie jeszcze wierzą w takie bzdury. Wierzyć w XXI wieku? Jedynie nauka jest odpowiedzią na wszystkie ludzkie dylematy. A przez naukę rozumie się tutaj często nauki ścisłe. No cóż, niedawno był w Toruniu profesor Wilkinson, który jest brytyjskim astrofizykiem, a jednocześnie przy okazji teologiem. I właśnie mierzył się z tym wyzwaniem, żeby pokazać, iż nauka i wiara wcale sobie nie przeczą, tylko są dopełniającymi się wątkami. One pomagają cały ten świat, z którym mamy do czynienia, po prostu objąć jednym oglądem. Okazuje się bowiem, że nie wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć nauką. Profesor przywołał taki dość egzotyczny przykład pocałunku. Kiedy dwoje ludzi całuje się, to można opisać oczywiście w sposób naukowy, z różnych perspektyw. Neurologicznie na przykład, czy podłączyć ich mózgi do jakiejś aparatury i okaże się na mapie mózgu dzieją się różne rzeczy. Biochemicznie można mówić o hormonach, o feromonach itd. Z punktu widzenia fizjologii można mówić o mięśniach, które są zaangażowane właśnie w pocałunek. Ale gdyby, mówi profesor, gdybym swojej żonie powiedział, choć uwolnimy jakieś hormony, jakieś emocje, tudzież zapraszam Cię do wygięcia mięśni twarzy, powiedziałaby mu na pewno, daj spokój, bredzisz. Dokładnie. Nauka może opisać fenomen, jakim jest pocałunek, ale nie może wyjaśnić dlaczego. Nie może opisać głębi intymności, których pocałunek jest świadectwem, zapisem. To wszystko jest w zupełnie innej perspektywie odbierane, w zupełnie inny sposób. Innymi słowy, te dwa światy spotykają się po to, by pomóc nam opisać całą rzeczywistość. I być może dlatego święty Jan również ze swoją genialną intuicją w tym krótkim opowiadaniu, które dzisiaj mieliśmy w tym fragmencie Ewangelii, zawarł jeszcze kolejną podpowiedź. Jeden z tych uczniów, Szymon i ten drugi, nieznany z imienia, przybiegli do grobu. Jako drugi wszedł do środka ten nieznany z imienia apostoł i Jan odnotowuje: zobaczył, ujrzał, zobaczył i uwierzył. Słowo zobaczyć jest dla Jana niezwykle ważne. Ono nie oznacza tylko mieć coś przed oczami, tylko patrzeć poza to, co jest widoczne dla oczu. Przykład: kiedy patrzysz na zapis nutowy i tak jak ja być może nie masz przygotowania muzycznego, to widzisz tylko mniej lub bardziej znajome kształty nut. I to wszystko. Ale kiedy na ten sam zapis patrzy człowiek z wykształceniem muzycznym, to on już słyszy muzykę w głowie.
I dokładnie o to chodzi w tym fenomenie zobaczyć Janowego, zobaczyć, że ja, kiedy ten uczeń wszedł do grobu, on przeżył coś, nie tylko zobaczył zwinięte płótna i nie tylko, tylko patrzył już poza to, co jego wzrok był w stanie objąć. On coś przeżył, on coś zrozumiał, to wszystko złożyło się w jakieś jedno wielkie, ogromne doświadczenie. Dokładnie o to chodzi, bo to doświadczenie prowadzi do wiary. Innymi słowy, Jan zachęca nas, żebyśmy patrzyli dalej, nie tylko na to, co da się zważyć, zmierzyć, określić, zdefiniować i tu pokazać, że po prostu jest coś wymiernego do zobaczenia. W drugim czytaniu dzisiejszym z listu do Kolosan mamy podobny wątek. Tam święty Paweł mówi, kochani, skoro jesteście Chrystusowi, to patrzcie dalej, poza horyzont. Albo może lepiej jeszcze, patrzcie do góry. Nie zatrzymujcie waszego spojrzenia tylko na tym, co przyziemne, tutaj, doczesne i tak dalej. Jako ludzie wiary macie patrzeć poza horyzont. Macie zupełnie nową perspektywę i nie traćcie jej, bo stracicie cały sens waszego wierzenia. Ale wiara to jest także coś, co ewoluuje, co dojrzewa razem z nami. Powinno przynajmniej. Jeśli nie, to można tutaj sobie to wyobrazić w taki sposób, że jeśli zatrzymamy się jako dorośli ludzie na poziomie wiary, którą mieliśmy w przedszkolu czy w szkole podstawowej, to wcześniej czy później będzie trzeba się tego pozbyć, bo to będzie uwierać, to będzie za ciasne. Tak jak ubranko do pierwszej komunii jest za ciasne dla człowieka, który ma 30-40 lat, po prostu już się w nie wciśnie. I trzeba to oddać do lamusa, gdzieś odłożyć, wyrzucić i tak dalej. Tak samo jest z wiarą. Jeśli nie dojrzewa razem z nami, a dojrzewanie wiary to jest naturalna rzecz. Zobaczcie, w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy świętego Piotra, który właśnie odrobił jedną z ważniejszych lekcji w życiu, gdy chodzi o rozwój i dojrzewanie swojej wiary. Jeszcze do niedawna myślał, że Ewangelia jest tylko dla Żydów. A teraz słyszymy o nim w domu Korneliusza, setnika z Cezarei Nadmorskiej. I tam oni go proszą, poganie go proszą, żeby po prostu ogłosił im Ewangelię, żeby ich ochrzcił. On zresztą w swojej katechezie, bo to jest katecheza chrzcielna, mówi wyraźnie, wiecie o Jezusie, znacie, to usłyszeliście, trzeba to jeszcze raz usłyszeć, być może, żeby jeszcze bardziej się zbudować, ale jednocześnie Piotr sam nie przecierał oczy ze zdumienia, bo on jest w sytuacji, kiedy no, wszedł do domu pogan. Jeszcze do niedawna w ogóle to było nie do pomyślenia. I Jezus poszerza jego horyzonty. Dlaczego? Dlatego, że Piotr, podobnie jak ci bohaterowie ewangeliczni dzisiaj, on pozwolił sobie, żeby spojrzeć szerzej na sprawę. Jego wiara dojrzewa razem z nim. Kochani, więc życzę wam w pierwszy dzień świąt, w niedzielę wielkanocną, żebyście, ja też, życzę nam, żebyśmy mieli właśnie zawsze otwarte oczy serca, żebyśmy umieli patrzeć poza to, co spotyka wzrok i żebyśmy, no cóż, umieli tak jak ten apostoł, który wszedł do grobu, zobaczyć i uwierzyć, jeszcze bardziej uwierzyć. Ksiądz Dariusz Iwański, pozdrawiam.